Są tam prezenty dla Wiktorii? Okej. Okay. Nie chcesz prezentu? No chodź. Fail. To ja dla taty dam prezent, bo tutaj święty Mikołaj też tacie coś zostawił. Masz tata. Przekonałam dziecko i idzie. Chodź. Nie! Fikuś, nie chcesz zobaczyć prezentu? A tam nikogo nie ma. Patrz, poczekaj. Mam cię zanieść, tak? Co, ty się wstydzisz? Okej, okay, idziemy z mamą, tak? Uwaga. Uwaga. Wow! Wow, jaki prezent! No co ty, zawstydziła się Wiktoria? Niunie! Zobacz, jaki piękny wózek. Taki jak chciałaś chyba, prawda? Dla Lali. A zobaczymy, co jest w środku. No. Jakieś lizaczki z czekolady chyba. No, tutaj możesz sobie do buzia odłożyć. A zobacz, co tam jeszcze jest. Coś, co bardzo lubisz. Co lubisz robić? Wyjąć ci? Wow! Dostałaś nowe farby, tak? I Karolina powiedziała, że w tym prezenciku jest coś dla Wiktorii, dla Daniela, więc otworzymy kalendarz adwentowy teraz. Zobaczymy, co jest w środeczku. Uwaga, uwaga. Wow! Wow! Ale prezent! Zobaczcie na to. Skarpetki świąteczne dla naszej trójki. Wow! I do tego gumki dla Wiktorii z reniferkiem. Piękne! No i standardowo Mikołajek z czekolady, ale zaraz to zobaczymy dopiero. I tak wyglądają nasze prezenty z kalendarza adwentowego. Trochę Karola zaszalała. Dla ciebie gumeczki ładne. No i te skarpetki też są dla ciebie. A to dla tatusia. Zobacz, jakie świąteczne. Tatuś będzie miał skarpetki i mamusia też. Wow, fajne, co? Mami, to. Tak. A cytat na dziś to przyjaciel to człowiek, który wie wszystko o tobie i wciąż cię lubi. I z racji tego, że dzisiaj są Mikołajki, to kalendarz otworzy Wiktoria, tak? Czekaj, mama pomoże. A może lepiej ja otworzę, a ty weźmiesz zawartość, co? O, jajeczko malutkie, proszę. Wyjmujemy? Gdyby nie było, ja też chyba byłam grzeczna, bo pod choinką czekał i na mnie prezent. Sprawdzimy, co jest w środku, powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia. Zobaczcie, jaka piękna poduszka. Wow, Wika, zobacz, jaką mamy świąteczną poduszeczkę. Ale coś jeszcze jest w środku. No nie wierzę. Nie wierzę w to. Właśnie to chciałam. Kocyk świąteczny, biało-czerwony. Śliczny jest. O, dziękuję Mikołajowi. Dostałam najpiękniejszy prezent, naprawdę. Sorry, Wika, dostała mama najpiękniejszy prezent z was wszystkich. Chyba byłam najgrzeczniejsza. Ekstra, dziękuję Mikołaju. Something special is happening everywhere. It's calling out to you and me, to all of us, to all the boys and all the girls. A na śniadanie dzisiaj znowu kanapeczki, a to dlatego, że po prostu mamy deficyt i musimy jechać na zakupy. I do tego świeżo wyciśnięty soczek z pomarańczy. Czytam sobie komentarze i wczoraj dostałam chyba dwa takie dłuższe komentarze, do które bardzo chciałam odpisać. Jak wchodziłam, żeby odpisać, to ich po prostu nie było. Nie wiem, czy YouTube mi je usuwa, czy co się z nimi dzieje. Nawet nie wiem, kto je napisał, bo naprawdę chciałam z tą osobą porozmawiać w komentarzach i niestety nie mogę.
co się dzieje, nie mam pojęcia, już ten YouTube oj, tak się zmienia, że bardzo mi się to nie podoba. Jakie prezenty dostałam w pracy. Mam tutaj dwa kubeczki, świeczkę, alkohol i śliwki w czekoladzie. Za chwilę Wam to pokażę z bliska i razem to rozpakujemy. Ale wygląda ekstra, w dodatku tak świetnie zapakowane. Na jednym kubeczku różowym jest napisane księżniczka, a na czerwonym prezent. I tak się domyślam, że ten prezent to chyba dla Daniela. Zobaczcie, jak ktoś się postarał. Bardzo, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Tam jest właśnie alkohol z dwoma kieliszkami, chyba jakieś likiery. I jedno to adwokat. No, ekstra. Zrobiłam tutaj takie miejsce i zaraz wszyscy sobie siądziemy. Zrobimy rodzinne, mikołajkowe zdjęcie. Jak wyjdzie ładnie, to wrzucę Wam na Instagram i na pewno będzie jako miniaturka. Jeszcze nie odpakowałam tego prezentu, bo stwierdziłam, że tutaj fajnie będzie pasował. Prosiaczku, czy Ty też zrobisz sobie z nami zdjęcie, tak? Tak, zrobię sobie z Wami zdjęcie, powiedz. Zrobię sobie z Wami zdjęcie. Lala śpi i Ty śpisz? Co z tym kombinujesz? A ja tak jak Wam mówiłam, przed chwilą dodałam zdjęcie na Instagram, jeśli jesteście ciekawi, to Was zapraszam. Chwilowo jesteśmy w domu, ponieważ wybieramy się na pizzę tutaj u nas w Chełmie do Czempiona. Tak, ja wiem, cicho, pizza, drugi dzień z rzędu, ale to nic, dzisiaj jest Mikołaj, można sobie na to pozwolić. I byliśmy już około 14, ale nie spodziewaliśmy się i nie przemyśleliśmy tego, że przecież są mikołajki, wycieczki, dużo ludzi, dużo dzieci. Wróciliśmy do domu i postanowiliśmy, że pojedziemy tak 16-17, kiedy troszeczkę tam się zrobi więcej miejsca. Niebawem mają przyjechać moi rodzice jeszcze na chwilę. No i będziemy się zbierać, zabiorę Was oczywiście ze sobą, więc wszystko zobaczycie. Już gotowi, wychodzimy na pizzę. Zabieramy Was ze sobą. No Lila, niestety, Ty zostajesz. Przyjechałaś na pizzę? Tak? Przyjechałaś na pizzę, Wiki? Chcesz kulkę? Zaraz tato rozmieni pieniążka i ci da kulkę, dobrze? Poczekaj, Misiu. No, tu pieniążka, tak. Uwaga, o tutaj ci wypadnie, łap. Mama przekręci. My Christmas list with gifts for girls and boys. There's frilly things and candy dreams and every kind of toy. A tree is set up twinkling with my favorite kind of lights. And faces glow 'cause children know that Santa soon will fly. All around this happy town, good tidings fill the air. 'Cause everyone knows through the fallen snow, a sleigh will soon appear. I'm filling up my Christmas list, my favorite time of year. For Christmas will soon be here.
wróciliśmy już do domu, spędziliśmy naprawdę miło czas, miło te mikołajki. Tak, Wiktoria tam lepi Play-Do. Pomachaj. Tak, lepi sobie z Play-Do, ja sobie usiadłam, nakryję się swoim świątecznym kocykiem. I będziemy coś odpoczywać trochę, może coś porobimy z Danielem. Co, kochanie? Ty też chcesz kocykiem się nakryć? Dobrze. Czekajcie, wstanę po Wikę. Chodź. O, też chcesz się kocykiem świątecznym nakryć, tak? No, może jakąś bajkę obejrzymy przed snem, pójdziemy się myć i Niunia idzie spać. To czerwone, co ona tutaj ma, to nie, to po prostu jest brudne. Czymś się wymazała? Czym się wymazałaś? Pokaż. Szminką? Nie. Nie wiem, jakaś, jakaś wymazana jesteś. Mama też się nakryje, dobra. Więc my się nakrywamy, grzejemy się, bo na dworze było strasznie zimno. Powiedz cześć. Ale jesteś wymazana. Wiem, czym Wiktoria jest wymazana na buzi. Kupiliśmy jej pomadkę ochronną w Rossmanie. Lisany najtańszą, bo się okazało, że niestety, ale ma kolor. Wcześniej dostała szmineczkę taką ochronną z Frozen, ale niestety Lila jej pogryzła. I wzięliśmy jej coś takiego, no i niestety się okazuje, że znowu musimy jej kupić zwykłą. No a ta wędruje do mamusi, bo ma kolor. Będę właśnie zmywała makijaż i stwierdziłam, że to jest idealny moment, żeby powiedzieć Wam dobranoc i podziękować za dzisiejszy dzień. I jeszcze jedną rzecz Wam powiedzieć, że widzimy się jutro. Także zapraszam Was jutro na 16:30.